Wyobraź sobie, że podarowano ci butelkę wina. To dobre i drogie wino. Dobrze wiesz, że nie możesz zostawić go na słońcu. Najlepiej nie ustawiaj go nigdzie. Tylko przechowuj je w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu. Tak samo jest z akumulatorem samochodowym. Akumulator należy odpowiednio przechowywać. Nie można go tak po prostu pozostawić. Zwłaszcza wówczas, kiedy przez dłuższy czas nie będzie używany w twoim kamperze lub oldtimerze. Jeśli akumulator nie jest prawidłowo przechowywany, jego moc spada. Optymalna temperatura przechowywania akumulatora, który nie jest używany przez dłuższy okres, wynosi około 15 stopni Celsjusza. Załóżmy, że przechowujesz akumulator przez 9 miesięcy w temperaturze 7 stopni. W tym czasie rozładuje się on mniej niż 10%. Wraz ze wzrostem temperatury akumulator będzie się szybciej rozładowywał. Przy standardowej temperaturze pokojowej poziom rozładowania akumulatora wyniesie 30%, a w temperaturze powyżej 30 stopni niemal 60%. Dokładnie tak samo jest z wilgotnością powietrza. Im większa wilgotność, tym szybciej akumulator się rozładowuje. Największym problemem jest to, że niewłaściwie naładowany akumulator ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu. Przy dłuższym przechowywaniu zawsze należy zachowywać napięcie przynajmniej 12,4 V i w razie potrzeby doładowywać akumulator. Prostsze rozwiązanie to podłączenie akumulatora na cały okres przechowywania do ładowarki Bosch C3 lub C7. Obsługa odbywa się jednym naciśnięciem przycisku. Wówczas wystarczy już tylko przechowywać akumulator w chłodnym i suchym miejscu. Sam dobrze wiesz, że drogiego wina lepiej nie trzymać na słońcu. Bosch. Invented for life.